Siema, dzisiaj gramy w fajną grę o dinozaurach, przynajmniej tak mi się wydaje, jak tu chyba park dinozaurów będzie zakładany. Witaj w naszym parku dinozaurów, no siema typie. Jesteś nowym kierownikiem, prawda? Nazywasz się... Moment. Gdzie ta notatka? Jak to? Wpisz swoje imię. Admiros, nie no. Tam Kamilski. Tak, jestem ja. Wkrótce wielkie otwarcie, pomóż nam zorganizować wyprawę, odnaleźć szczątki tych niesamowitych stworzeń. Dobrze, świetnie się składa. Więc jest taki tutorial? Nie, to już jest sama gierka. Nasze fundusze są dość skromne, ale chyba wystarczy na zorganizowanie pierwszych wykopalisk. Okej, czyli te będą wykopaliska robione. Dobra, kupujemy hangar. Stary, ale jary. Go. Dobra, idziemy na wykopaliska. Ej, ta gra się zapowiada w sumie dość ciekawie. Chciałem ją chyba nagrać już 2 tygodnie temu, ale się nie mogłem zebrać. Dobra, zaczynamy od pierwszych wykopalisk. I co, będziemy tutaj kopali normalnie? Tak o. Kawałki kości dinozaurów znajdą się pod ziemią. Wybierz właściwe fragmenty i złóż z nich kompletne kości. Dobra. To kopiemy, co nie? Skoro nam tak każą. Dobra. Czy ja mogę te kości przenosić? A, mogę, zgadza się. Ojejku, jak tutaj trzeba myśleć w tej grze. To już minus ma ta gra. Trzeba w niej myśleć. Aha, dobra, w ten sposób. Dobra. Ej, to nie jest ta półka? No jest ta półka. No i pięknie. Co to jest za kość w ogóle? Nie wiem nawet. Ja mogę użyć tego kilofa? Chyba nie mogę. Okej, tutaj nam podpowiadają, które. Chwila, ta nie. Nie no, te dwie są pod tymi skałami, to muszę użyć tego kill-offa siłą rzeczy, tylko jak? O, to jest pytanie. A, dobra. Wystarczyło kliknąć na kamień, nie wiem czy wiecie, ale... Myślałem, że to ma jakąś większą filozofię. Ale jednak nie. Jednak wystarczyło tylko kliknąć na kamień i kopać. Dobra. Bands. Kończone. Powrót do parku, znaleźliśmy... Właśnie, co my znaleźliśmy? Dobre pytanie. Prędko, sprawdźmy, co można ułożyć z kości, które wykopaliśmy. Dobra, sprawdzamy. Ułożenie kości zgodnie ze schematem może być nieco trudne. Wierzę jednak, że Kam Kamiński poradzi sobie z tym zadaniem. No proste, że tak, byku. Dobra. Bands. Bands. Co to są za reakcje piękne? Co to jest? Jesteśmy o krok od ujrzenia pierwszego okazu. Musimy czym prędzej zbudować zagrodę. Kolejnocy sprawią, że nasi pracownicy zrobią to w okamgnieniu. Ja napisałem, że... Okej, kolejnotów mamy 9. No chyba musimy siłą rzeczy użyć jednego. Obstawiam, że generalnie te kolejnoty są za hajs normalny. Dobra, co tutaj mamy? Uwaga, uwaga. O, co za jakiś ślimak. Coś poszło nie tak. Miał być dinozaur, a jest ślimak. No właśnie. Przepraszam, amonit. Ślimak, czy nie możemy go pokazać naszym odwiedzającym? No możemy. Proszę bardzo, on może tutaj też ewoluować niemalże. Okej. I co tam jeszcze, doktorku, powiesz? Tutaj coś będzie robił, czy nie? Dobra, chyba nie. Chyba wszystko gotowe... Okej. Już wszystko jest gotowe na wielkie otwarcie. Prawie wszystko. Potrzebujemy kasy biletowej. Zbuduj ją przy głównym wejściu. Spoko, ziomuś. Odwiedzę kasę, by zbierać utarg i sprawdzę, czy kaser nie wyszedł nawet na przerwę. Znajdź teraz więcej kości, by stworzyć więcej dinozaurów. Park zyska większy prestiż, a goście będą nas chętniej odwiedzać i zostawić tu swoje pieniądze. No okej. Generalnie otworzyliśmy park dinozaurów gdzieś w ślimach, co nie? Do tego, do zwiedzania. Coś pięknego. Przygotowałem krótką listę zadań do wypełnienia. To pomoże rozwinąć nasz park, a dodatkowo otrzymasz nagrody. Dobra. To jest to. Szybka ewolucja, mnogość gatunków, konkurs popularności, odkrywanie świata. Nic ciekawego w każdym bądź razie. Dobra, to jest amonit, nic ciekawego. Dobra, lecimy. Lecimy na kolejne wykopaliska. 65 coinów, musimy zapłacić. Dobra, mam nadzieję, że coś ciekawszego tutaj jest. O, już widzę, że to jest dinozaur, to jakiś, a nie ślimak. Dobra, zacznijmy od układania kości. To tutaj, to tutaj. Sprawia jak układanie puzli generalnie. To nie. Gdzieś pasuje? Też nie. Dobra, może najpierw rozkopmy te wszystkie kamienie. Aha, są tylko 3 kilofy. Dobra, jestem tu headem w tym momencie trochę. Nawet nie trochę. Dobra, nieważne. No musimy najpierw ułożyć tych kości, które mamy, cokolwiek. Dobra. To jest tutaj.
Jest tutaj nie za duże. Bo czy to jest useless, krótko mówiąc. To nie tutaj? Obawiam się, że skróciłem sprawę chyba. Albo i nie. No, tutaj nie pasuje, to też nie. Nie wiem, popróbuję wszystkie jak taki nubek. Dobra, teraz pod którą skałą się kryć? Tutaj widzę jakiegoś gema. Dobra, obstawiam, że pod tą. Czemu ja nie zauważyłem, że lofy mają ograniczoną ilość? Za jeden klejnot, za jeden gem. No niech będzie, tutaj tak jest jeszcze jeden, więc odzyskamy go, można powiedzieć. Dobra, to już tutaj mamy 100% pewność, że... Okej. Proszę bardzo. My tutaj znaleźliśmy? Nie wiadomo co. Tutaj miałem, dokończając myśl, miałem 100% pewność, że chociaż... Że zbudujemy tego dinozaura. Okej. A, tutaj nie mamy jeszcze pewnych kości, potrzebujemy dwie mniejsze. Dobra, dość ciekawe w sumie. Zbierzmy hajs, 8 dolarków. Dobra, jeszcze mamy przez 2 godziny to otwarte. Dobra, to wyruszamy na kolejną wyprawę, no nie? Tak mi się zdaje. Na kolejny poziom. Jestem ciekawy, czy będą tutaj te... O, są też te pojedyncze kości. Dobra. Tak. Elegancko. Dobra, obstawiam, że tutaj będzie jeden, bo już go widzę w sumie. Okej, to jest jednak do tej kości. Ale przynajmniej mamy jedną już całą. Tutaj nie, bo jest za dużo. Nie, obstawiam, że może tutaj? Też nie widzę, żeby cokolwiek było. No i w sumie chyba nawet spoko obstawiłem. Nie, za duże. Dobra, to tutaj ostatni kilof nam został. No niestety, ale zebraliśmy inne kości. Powrót do parku. Jeszcze raz lecimy na jeszcze jedną eskapadę. Dobra, obstawiam, że o, dwie małe kości. Dokładnie takie kości, jakie potrzebujemy do zbudowania nowego dinozaura. Dobra, kopmy tutaj. Nic takiego nie ma ciekawego. Dobra, jeden coin. Okej. Dobra, tu możemy chyba złożyć naszego dinozaura? Tak, idealnie nam tutaj przypasuje liczba kości. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Wow, wow, reakcje są genialne. Dobra, mamy nowego dinozaura, co my tutaj mamy w ogóle z niego? Okej, możemy przyspieszyć. Dobra, na potrzeby odcinka przyspieszymy, bo nie mamy tyle czasu. I uwaga, uwaga. Co to jest za dinozaur? Velociraptor. Jejku, jeżeli istnieje taki dinozaur, naprawdę napiszcie w komentarzach, bo ja się nie znam na dinozaurach. Możecie mi napisać. Gratuluję wypełnienia pierwszego zadania. Postaraj się wypełnić również pozostałe. Otrzymaj za to nagrodę i odblokujesz nowe rzeczy. Spoko, ziomek. Postaram się. Dobra, mamy 31, 34 coiny. Dobra, nice. Lecimy dalej. Na kolejne wykopalisko. Kolejne wykopalisko 80 kosztuje coinu, więc już ciut więcej. Dobra, odkrywamy to wszystko. Zbieramy coiny. Te kości są w sumie chyba takie same jak ostatnio. O nie, to... Dobra. Ja tutaj cokolwiek w ogóle złożę? No mam takie małe... Dobra, jedną na pewno. Tutaj już chyba nic nie pasuje z tego co widzę. To co, rozbijmy tutaj, bo widzę, że coś jest. Dobra, trafiłem nawet. To nieźle. Rozbiję to dla marnych końców. O, ale przynajmniej złożyliśmy to, więc spoko. Dobra, kop ponownie. Jestem ciekawy, czy jak kopiemy ponownie, to czy nam się zapamiętał poprzedni progres i poprzednie kości. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że one nam tam nigdzie nie przepadły, bym się trochę zdenerwował. Dobra. O nie, to... No, tu też chyba nie mamy więcej... No nie, tutaj mamy jeszcze tego szpikulca. Że tak powiem.
Dobra. I mamy całą kość złożoną, proszę ja was. No tutaj trochę zong, bo nic już nie ma. Dobra, powrót do parku. Zobaczymy, co mamy z tych kości. Okej, możemy złożyć drugiego ślimaka. Wkładamy drugiego ślimaka, no proste, że tak. Co bardzo, kolejny amonit. Mamy teraz parkę. Spójrz, mamy drugi egzemplarz tego dinozaura. Możliwe, że z ich połączenia wyjdzie coś ciekawego. Ostrożnie upuść jednego z naszej pupili na drugiego. O! Uwaga, uwaga, co tutaj mamy? Okej, to jest ta ewolucja. Na wielkiego elektronika, dokładnie jak w symulacji. Lepszy dinozaur zwiększają popularność naszego parku. Więc to jest chyba drugi levelek tego, bym powiedział. O kurde, jak się cieszą, nice. Dobra, moi mili, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o grę Dino Park. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, wiecie co robić. Ja tymczasem dziękuję wam pięknie za oglądanie. Przypominam o łapce w górze, jakimś pozytywnym komentarzu. Tymczasem trzymajcie się, cześć.